dobra. Okej, a z ludźmi tam ze stacji kolejowej? Dzień dobry Państwu, nazywam się Witold Kębłowski, jestem członkiem zarządu byłego już Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Wąskotorowej, która jest w likwidacji. Oto już Pan łzy? No, zawsze zostaną jakieś przykre, no takie rzeczy, które człowiekowi naprawdę, te łzy, jak Pani mówi, zawsze zostaną jakieś tam, ale no, sytuacja widzi Pani jaka jest, że musimy się już na dobre pożegnać tutaj z Piotrkowem. No gdzie indziej jednak potrzebują, gdzie indziej atrakcja turystyczna jest na pewno to taka kolejka, tak jak w Jędrzejowie na przykład, w województwie świętokrzyskim, tak? Czy w województwie łódzkim Krośniewice, Ozorków, Jułęczyca, bo to trzy gminy się potrafiły dogadać. I taka kolejka tej samej szerokości milimetrów, to jest 750 mm, funkcjonuje i będzie funkcjonować. I tam władze potrafiły się dogadać, trzy gminy, tu w Piotrkowie tego nie uczyniono. No i niestety musimy się pożegnać po prostu już na stałe. Po prostu ani już nie zostanie nisko wrok w tym krajobrazie, tylko zostanie budynek ewentualnie kolejki, to tylko może wspomnienie zostaną, bo torowisko od Sulejowa do ulicy Przemysłowej zostało rozebrane. Widzicie Państwo, tylko zostało torowisko na stacji. Jeżeli już sprzęt zostanie wytransportowany gdzie indziej, no to będzie prawdopodobnie rozebrane też. Szkoda, że nie będzie tej atrakcji w Piotrkowie. No na pewno, bardzo to szkoda. Dzisiaj wszyscy mówią, rozmawiamy z mieszkańcami, że coś się stało, dlaczego, tak, no po prostu towarzystwo, kiedy miało we władaniu tutaj te obiekty, kiedy mieliśmy to w dzierżawie użyczenia, mogliśmy jakoś funkcjonować, a przede wszystkim mogliśmy funkcjonować jako muzeum niestacjonarne, tylko czynne, gdzie można było jechać. W ten czas ludzie mogli przyjść, bo to była atrakcja turystyczna. Kiedy torowisko nam rozebrano, no to nikt tutaj nie przyjdzie, no popatrzeć tylko, że wagony stoją, no to tak, tak to wygląda. Ile lat funkcjonowała wtedy ta kolejka?
kolej. Od 1902 roku, kiedy pierwsze pociągi tu były, kiedy to stowarzyszenie powstało, pierwszym działaczem był pan Psarski, Stanisław Psarski, który właśnie był inicjatorem w 1902 roku i był, od tamtego kolejka funkcjonowała, to ponad już jest 100 lat, tak? Przeszło 100 lat jest. No i niestety, ale takie czasy, że kolejki już nie będzie. To ładnych kilkadziesiąt lat. No to jest ponad 100 lat, tak. 100 lat obchodziliśmy w 2002 roku. Było naprawdę tak uroczyście tu było. Nawet władze miasta były zaproszone. W tamtym czasie to był tutaj pan Pol, prezydent i pan wiceprezydent Krus, już w świętej pamięci nieżyjący. Obiecali, że będzie dobrze, że utrzymają tę infrastrukturę, że no dalej nie mogą, bo to by trzeba było się dogadać z Sulejowem, ale tu Bugaja będzie i to funkcjonowało. Nie widzieli to jako atrakcję, ale później okazuje się, zmienili zdanie po wyborach przede wszystkim. A gdzie teraz pojechała kolejka? Parowóz, który Państwo żeście chyba widzieli, pojechał, gdzie jego był pierwotny miejsce postoju, to Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie. Tam jest takie muzeum, my mieli w dzierżawie użyczenie na okres, dopóki jak będzie funkcjonowało to towarzystwo, mieliśmy się tym opiekować, mieliśmy go konserwować. No wiadomo, w jakim stanie był, dość jeszcze w stanie atrakcyjnym, bo i kolory miały, barwy wszystkie miały ładne, no ale niestety no, towarzystwo się rozwiązało, no parowóz musiał wrócić do pierwotnego właściciela. No. My będziemy tylko dzierżawcami. Czyli kolejka, atrakcja turystyczna zupełnie zniknęła już z mapy Piotrkowa. Dokładnie. Dokładnie tak, proszę pani, zniknęła, nie będzie tej kolejki już. Definitywnie, chyba że tylko zostanie na zdjęciach, no. U właścicieli, kto będzie miał to takie zdjęcie zrobione. Na dzień dzisiejszy jeszcze jest, można coś zrobić, zdjęcia, to co pozostało. No. Także zapraszam, można zdjęcia zrobić. Co? I w lokomotywowni, gdzie jeszcze lokomotywy są te, które jeździły, no to jeszcze, bo niedługo, może jeszcze miesiąc, może co i nie będzie tego wcale. Czyli też zostaną? Tak, wszystko po prostu zostanie przekazane do część do Krośniewic, prawdopodobnie do Jędrzejowa, bo taka wyszła możliwość, bo chyba bardziej atrakcyjne tam są tereny, takie ładne, górzyste. No zapraszamy tam, być może jak tam się może wspólnie gdzieś porozmawiamy, dogadamy, to zapraszamy Państwa tam na jakąś przejażdżkę. A może na przyszły rok, jak będzie ciepło, jakąś majówkę może zrobimy, może coś. No. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Żądali żadnych jakichś kolendarnych słów, aby tylko jakiś kargo, jakieś paliwo, już teraz paliwo nie było już jak stacja, chcieliśmy nawet zrobić tu stacjonarną i zrobić tutaj taki kub modelarzy.